Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony LLBK i znamy się ponownie w Paladinsach, moi drodzy. Aktualnie mamy... Proponowałem, żeby zbanować terminus, a niestety to się nie stało. Łenem jest Torvald, więc no już będzie to delikatne wyzwanie na pewno dla nas. Je biorę Ashken z względów logicznych, jako że jest to rynek rybny. Co więcej, wiem, że gościu tutaj jeden chce wziąć na pewno Sky. Będziemy mieli już... Przepraszam, ten gość chce wziąć Sky, ten się wielce buntuje. Nie widzę problemu, jeżeli to Sky oczywiście będzie dobra, chociaż wolałbym Mif, która ostatnio robi robotę, w sensie wydaje mi się, jakby gracze ją albo zaczęli lepiej grać, albo została zboostowana. Nie jestem pewien, bo oni interesują jeszcze flanki, jak dobrze wiecie. Właśnie o tych wiadomościach systemowych mówiłem w poprzednim meczu, jeżeli się nie mylę. Natomiast zobaczmy, co wybierają przeciwnicy. Aktualnie Nando, okej. Okay. To dobrze, przynajmniej będę wiedział, że nie będzie terminusa u enemy. Oraz bombki. W ogóle teraz jest coraz większa meta na... Znaczy, meta się zaczęła rozszerzać. W mecie teraz do banów jest Mif, jest Bug, przynajmniej na niższych rangach. Tutaj podkreślam zawsze, niższe rangi. Ja, pamiętajcie, gram głównie w Goldzie. W Goldzie slash Platynie. Ze względu na to, że po prostu akurat padam zawsze z Platyny. O, terminus, super. Ej, naprawdę, jeżeli ten gość będzie umiał grać, to będę zadowolony. I zamiast wziąć Sky właśnie wziął tego terminusa. A nie, przepraszam, to ten gościu. Dobra, prosty. Przepraszam, ale napiszę to tak dla zabawy w sumie bardziej. 15 level, wow, nawet nieźle. Wracając. Meta się rozszerzyła, jest teraz w mecie przede wszystkim Bug, nawet na tych niższych rankach. Bug, Torvald, Terminus... Jest bardzo często właśnie banowane też, banowane nadal Willow i jest banowany dosyć często Drogos. Bomb King również czasem i czasem Mal, jest praktycznie 7 postaci, które są bardzo często banowane. Nareszcie to troszeczkę rozszerzyło. Czy ja powiedziałem o Mif? Chyba tak. Mif, Bug, Bomb King, Mal. Nie, to w sumie nie powiedziałem o Mif. Dobra, to jest 8 postaci jednak w mecie do banowania. W końcu jest sens po prostu tego. Bo są postaci, którymi po prostu łatwiej się gra, tak? Znaczy, teoretycznie łatwiej się gra. Są po prostu sprawniejsze w rękach słabych graczy, dzięki czemu są właśnie w tej mecie do banowania. W ogóle zobaczcie, w końcu jakiś mecz sensowny, w którym mamy dużo goldów i dużo goldów i nawet platynę jedną, gdzie nie ma po prostu niższych rank, co jest dosyć ciekawe. Rzadko nam się to zdarza, żeby też takie rzeczy widzieć. Pozwólcie tylko, że na chwilkę wyjdę z Spadins, powiedzmy na bok. Na to, że mam... Any of you fuckers have anything to say. Kocham Aszkę za te jej teksty. Musiałem po prostu coś znowu zrobić tutaj na boku. Teraz się oczywiście też zajmę moją Aszką, którą wezmę oczywiście standardowo talię pod wypychanie. Dobra, wszystko ustawione. Jak należy. Coś tutaj się stało. Mid only breaker. Teraz pick out. Okej, chociaż nie wiem, czy jest sens. Dziwne, że ten... A nie, w sumie dobrze, sensowne. Odporność. Odporność. I co, ja też idę w odporność. Nie widzę sensu na razie pójścia w kauta. Potem sobie najwyżej coś kupię, ale na pewno nie kupowałbym na jego miejscu odnowy. Moim zdaniem to akurat był błąd ze strony Terminusa, natomiast chętnie bym sobie poszedł w odporność teraz i ją ulepszył na maksa, jak się da. Jak chroni się tutaj przez chwilę, chociaż. Chciałem sobie rzucić tarczę, nie zdążyłem niestety. Mój błąd w sumie. O, ale tutaj widzę, że się Terminus ze Sky trochę bawili. W ogóle czemu ta Sky jest taka wolna? Wydawało mi się, że zawsze, że ta postać jest szybsza. Ona dostanie teraz pierdziel chyba. Albo i nie. Chyba jej się udało ukryć. Zanim ją trafił Bomb King. Mówić też coś, bo widzę, że przeżyła. I zabiła tego Bomb Kinga, co najlepsze. Cholera jasna, nie trafiona znowu szarża. Dobra, trzymam tutaj przy sobie Fernando, to jest coś. W sensie mi to nie przeszkadza, tak? Bo oni się tam biją. Ja sobie tego Fernando trzymałem, obijałem go po troszku. Prawda nie jakoś dużo, ale
Nie miał tam healera, więc jak najbardziej mój damage wyszedł na plus. Ostatecznie. O Jezu. Pięknie, robił to. Jeszcze jeden hit, jeszcze jeden hit, jeszcze jeden hit. Ale jeszcze jeden hit tylko. Gdzie ten Maldamba jest? Gdzieś tu powinien być. Widziałem go, właśnie jest. Chcę pomóc trochę Sky, bo ona w ogóle gra dobrze, tak jak powiedziała. Trust mi i ten trust się opłacił, naprawdę. I bynajmniej nie mam tutaj, nie mam tutaj na myśli pewnej firmy, która tworzy sprzęt elektroniczny. A wiecie co? O cholera, jestem w dupie. Nie, bez sensu strzeliłem. Mogłem poczekać chwilę, wycofać się. Wtedy bym przeżył może, bo bym się podleczył sam self-heala, że tak powiem, poza walką, tak? Nie wiem, jak się to w ogóle nazywa, gdy jest hit poza walką. Czy to po angielsku, czy po polsku? Nie znam po prostu nomenklatury na to, jakiejś takiej paladinsowej, czy też ogółem growej. Dum. O, ale poleciał, dobra. Nic mu nie zrobimy, niestety. Chyba wygraliśmy to. Znaczy chociaż nie do końca jeszcze. Nie, dobra, przejęliśmy. Fuck. Właśnie. To jest to, czego chciałem uniknąć, dlatego się obrócić. Próbowałem się obrócić w drugą stronę, a niestety mi nie wyszło. Mianowicie właśnie wpadnięcie do wody. Ale ja mam już tak, że w ogóle jest drobny problem. Aszka porusza się za szybko dla serwera. W sensie, jeżeli ktoś zna działanie, wie jak działają serwery, to one po prostu analizują i podają prawdopodobne, aby zmniejszyć oczywiście lagi, albo poczucie tego, że jest lag w ogóle. Wyliczają prawdopodobne położenie gracza w danym momencie. A jako, że oczywiście, prawda, internet nie jest idealny, zawsze tam troszkę jest laga. Jest to drobne opóźnienie. Dlatego też czasem właśnie przesuwa graczy. Ale właśnie w wypadku Aszki jest taki problem, że ona po prostu porusza się za szybko dla serwera. I praktycznie zawsze jest ona nieidealnie względem jest nieidealnie po prostu wyliczana jej pozycja przez serwer. Przez co właśnie bardzo często zdarza się właśnie, że na przykład wpadamy nagle totalnie z dupy w pewne miejsce i okazuje się, że nie żyjemy. Mimo że ćwierć sekundy wcześniej nam pokazywało, o właśnie, to jest dobry przykład tego, co się stało. Wypchnęło Torvalda, ale jeszcze znalazłem w ogóle dalej kawałek. Totalnie znikąd. Opchnięcie udane. Proszę bardzo, jeszcze nawet tyle nam się udało. O, widzicie? I to jest to... To był idealny przykład, to spowolnione tempo teraz, które widzieliście. To jest to, o czym mówiłem. Pozycja Aszki jest źle wyliczana, ona się porusza za szybko dla serwera. Serwer nie zdąży zanalizować, przetworzyć... tak jakby tego. I to jest wina tutaj duża Hi-Rezu. Bo to oni są za to odpowiedzialni, aby ten lag był jak najmniejszy. Muszą inaczej przeliczać, muszą zdecydowanie poprawić po prostu skrypt dotyczący przeliczania wewnątrzserwerowy, przeliczania Aszki albo... Chociaż to by mi się nie podobało, zmienić trochę jej tą umiejętność. Na przykład, żeby poruszała się wolniej trochę podczas tej szarży. A żeby ta szarża trwała trochę dłużej. W sensie... Myślę, że jakoś specjalnie by to nie zmieniło tej postaci, ale na pewno by pomogło z tym problemem, tak? Tak, jestem w dupie. Jestem w dupie. O nie, jednak przeżyłem. Kurde, uratował mnie ktoś tutaj. Dość mocno. Double kill. Nice. Healing spree od razu. Proszę bardzo, jeszcze jeden kill. Już 4 na koncie. Pod rząd. Chciałem jeszcze tutaj dołożyć jednego, ale się udało, nie udało. Natomiast całkiem nieźle pocisnęliśmy przeciwników i chciałbym się teraz nimi właśnie zająć. Chcę się gdzieś tutaj właśnie polecić jakoś do nich. Tego Lexa tutaj na przykład ściągnąć. Okej. Czemu ten Lex się w ogóle chciał ze mną bić? To nie ma... Zszedł nam tank tak jakby na chwilę. A to nie jest dla mnie problem żaden. Znaczy dla moich sojuszników chyba też nie. Tego co widzę. O, drogas. Trochę zmarnował ulta. Bo jest do ult, no ale trudno. Dobra, podchodzimy, wracamy znacznie na pole bitwy w sumie. W
poleciał. Ale czego mam ulta, tak? Więc nie muszę się martwić absolutnie o nic. Proszę bardzo, leży. No i GG. Myślę, że ta runda jest już skończona jak dla nas. A, niestety użył ulta ten terminus. Uważam, że nie powinien był. W moim odczuciu. Tak, mi się nie udało niestety ochronić przed nimi. Ale to nie jest problem, tam ich zaraz i tak wybiją moim, myślę. W sensie może też niepoczęnie się tam rzuciłem, ale z drugiej strony wziąłem im... Znaczy, no może nie było to aż tak bardzo worth. W sensie nie było tego warte, bo... Zabrałem im tylko na chwilę tak naprawdę damage'a, bo support to support, tak? On tam bardzo nie miał akurat nic do roboty chyba. W tamtym miejscu, z tego co widziałem, analizując pozycję przeciwników. Dobra, wycofajmy się. Proszę bardzo, leży kolejny. Co tu się dzieje? Jakim im pierdzie spuszczałem? W sensie, to nie jest to samo co w tamtym meczu, ale no tutaj też im ładnie ich ciśniemy. W sensie nie wiem do końca dzięki komu, ale to Sky zdecydowanie była... Trust worthy, tak? Tak się to chyba mówi. Godna zaufania, w sensie warto było jej zaufać, może tak. Może nie do końca była godna zaufania, ale warto było jej zaufać w tym wypadku. Mamy czas, spokojnie. Czemu gość miał nazwę Adamek 20, czy mi się wydawało? Mniejsza. Kolejny wygrany mecz i to całkiem ładnie, w sensie absolutnie nie uważam się za jakiegoś dobrego gracza w tym meczu. Myślę, że grałem przeciętnie dosyć, ale oczywiście zbliżenie na krocze standardowo. Nie wiem, czy ta gra się stała tak dziwna od kiedy to się dzieje. W każdym razie tutaj... A, to jest ta akcja. Okej, fajnie, że dostał zagranie meczu. Zdecydowanie mu się należało, bo tutaj zabił chyba dwójkę. I tam, tak, ten Maldama potem został zabity, ale to trochę długo potem. Wydawało mi się, że jeszcze Maldamę dostanie, najmniejsza. Tak, no oczywiście mnie tutaj raczej nie ma, ze względu na to, że terminus głównie siedział na tym punkcie, a to dużo mniej, zresztą co widać, ja miałem prawie najniższy czas siedzenia na punkcie, nawet Drogos miał więcej. O kurde. W sensie... Ała? Ej, tragedia, nie żartuję. Zrobiłem mniej damage'a niż ktokolwiek w mojej drużynie. Z drugiej strony no, nie do końca meczu, ale... Ła, to trochę zabolało moje ego, jeśli mam być szczery. Zdawało mi się, że zrobiłem dużo więcej damage'a niż zrobiłem. Ja się już nic nie odzywam. Ten mecz powiedzmy, że był ok. Lex w ogóle 0-11-1, serio? On nikogo nie zabił? To jest Beast Lex. Naprawdę, to... On zjebał po prostu im tą grę, no bo o tyle, o ile to Torvald i Fernando sobie po prostu pierdzie na punkcie, o tyle Lex no, powinien był cokolwiek zrobić, on po nic nie zrobił. W ogóle, czy on grał jako flank? Wydaje mi się, że on próbował bardzo mocno iść w damage'a, mimo wszystko jako Lex, chociaż nie powinien. Bomb King grał w miarę, zabił mnie chyba ze dwa razy, zresztą widać po moich statystykach i jego. I po ogółem okej, jak widać, no też a propos tej Sky, zobaczcie co ona zrobiła, no... Było warto jej zaufać. Wydawało mi się, że jak ten gość tak bardzo stawia, to może jednak warto spróbować. Wydaje mi się, że chociaż i tak nie uważam, żeby Sky była jakąś ultra najlepszą postacią, to i tak było to warte. Jak widać tego jednego dobrego zaufania. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. To obejrzycie kolejny odcinek z Padlinsów. Ja tymczasem się z wami żegnam. Do zobaczenia i na razie.